Penny jako miłość niebieskiego kociaka nieraz budziła różne teorie związane z jej osobą. Na początku jest zwykłym orzechem z rogami, przypomina trochę łanie czy inne zwierzę tego typu. Jednak później zmienia się w to, czym jest nowa Penny i jakie ma moce. Dziś wam opowiem całą prawdę o rodzinie Fitzgerald. Zapraszam do oglądania. Pierw musimy się skupić na całej rodzinie Penny. Jej tata jest ojcem swoich dzieci. Jest bardzo opiekuńczy i czuje, że Gumball nie jest dobrym kandydatem dla Penny, gdyż jego charakter i burzliwość mogą na nią źle działać. I teraz postawcie się w roli ojca Penny. Czy byście chcieli, aby wasza córka spotykała się z tym niebieskim kotem, który można powiedzieć, że jest nieobliczalny? No raczej nie. Jednak miłość dalej kwitła, mimo tego, że tata Penny nie podzielał ich miłości. Gumball po prostu czuł do niej miłość. Jednak nigdy tego sobie po prostu nie powiedzieli. Był to taki związek, ale w ukryciu. Później już bardziej na poważnie podchodzą do swojej relacji. I dzięki temu w teatrze Gumball ma pocałować Penny. Niestety łamie jej skorupę i widzimy, co jest w środku. Prawdziwe oblicze Penny było zamknięte w skorupie, która ją chroniła. I po czasie widzimy pełną przemianę i jej nowy wygląd, który jest ciekawy. Więc, czym jest ta nowa istota, którą jest Penny? Może was zadziwię, ale jest to wróżka. Jest czymś w rodzaju ewolucji swojego gatunku. Jednak dobrym pytaniem jest to, dlaczego jej prawdziwe oblicze było ukrywane. Odpowiedź jest trochę straszna i przerażająca, ponieważ gdy rodzina Fistaszków opuści swoją skorupę, stają się podatni na emocje i zmieniają się w to, co teraz czują. Więc Patrick nie chciał, aby jego córka spotykała się z Gumballem, bo mógł jej zaszkodzić. I można powiedzieć, że trochę miał rację. I nie wiemy, jak Penny będzie przeżywać inne rzeczy w jej życiu, które mogą być dosyć stresujące. I być może kiedyś zniszczy cały ten świat. Bo wydaje mi się, że znamy parę osób z rodziny Penny, które właśnie zostały zniszczone przez emocje. Ja przyznam szczerze, że bardzo lubię Penny. Jest to taka dobra dusza w całym serialu. Widać, że ma dobre serce i jest takim dobrym aniołem w głowie Gumballa. Czasami nasz niebieski kot przesadza i to nawet bardzo. Napiszcie koniecznie w komentarzach, czy woleliście starą Penny, czy nową Penny. Mi się prywatnie podobała i stara, i nowa i wydaje mi się, że obie jej wersje są jak najbardziej dobre, gdyż zostało zachowane to, co było najważniejsze, czyli charakter postaci. Dzięki za oglądanie. Elo, elo.